Wyglądało to, jak widzieliśmy podczas Mistrzostw Świata. Uwaga, Argentyna, pierwsza akcja, która może skończyć się golem, i to jest... Może liczbowo nie najbardziej doświadczonych zawodników reprezentacji Argentyny, a popatrzmy sobie jeszcze raz z wielką, który jak znajdzie się w polu karnym, to zawsze istnieje takie zagrożenie, że jak nie strzeli, to piłka się od niego odbije i wpadnie do zawiłą sytuację Mauro Icardiego, ale nie można mu odmówić. Lamela tutaj podawał doskonale do Icardiego. No, faktycznie mają wreszcie tą dziewiątkę. Niesamowicie, od razu Meksyk dał się napocząć i to takie podanie poszło. Guzman będzie dośrodkowywać, to jest czwarta minuta spotkania. Czy szybko Meksykanie odpowiedzą reprezentacji Argentyny? No. Było ciasno, to było dobre rozwiązanie. No i... A ty wiesz o tym najlepiej, bo on gra w Gremio, więc tak, jest pod twoją obserwacją. San Lorenzo, kiedy zespół wygrał Copa Libertadores. A teraz reprezentacja Argentyny, widzimy blisko siebie przesuwające się te poszczególne... ze strony zespołu Meksyku. Na Argentynę. Starają się Meksykanie tutaj dość agresywnie zagrać, atakować szybciej Argentyńczyków. Mecze z Meksykiem to nie są wcale mecze jakieś przypadkowe. O tym za chwilę. No i spokojnie. Już wróciła reprezentacja Meksyku. Ascasibar ładnie do Icardiego. Icardi w polu. Karika Lameli w reprezentacji Argentyny. Kolejna teraz do Lameli. Jest Lamela w polu karnym. Lamela pił. Z poważnym futbolem Tottenham prowadzony. Diantes był taki klub. 18 minuta meczu. Rzut wolny Meksyku. Sporo zamieszania w polu karnym Argentyny. Kolumbijczyk Andres Rojas. No a to jest właśnie. Był bardzo stabilny i zgrany, a tutaj sporo, wydaje mi się, że jednak przypadkowości w tym się bawi. Uwaga, akcja Argentyny i trochę za mocne to zagranie. A co tutaj palca ryzykować i go poświęcać, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kto ma rację. Argentyńczycy, kolejna akcja. Z reguły taką walkę z Argentyńczykami przegrywali. Ale to zbyt czytelne. Dobycie w tym ścisku, można powiedzieć. Mercado. No to jest... Meksyk próbuje się teraz przedostać pod pole karne reprezentacji Argentyny. Praktycznie rzecz biorąc nowe drużyny. I drużyny, naprawdę akcja była przepięknie rozegrana. 35. minuta meczu, walczył Mercado w polu karnym i jest... 3 do 1, no i tak te mistrzostwa dla nas się nie zakończyły. Bo w trakcie tej transmisji poinformujemy. Rodrigo de Paul w akcji Argentyńczyków. De Paul świetnie. Alvarez. Dobre teraz zagranie do Dueniasa. Dueniaz dośrodkowuje. Bialowy. No w każdym razie to jest mniej istotny. Mauro Icardi trafił już raz w tym meczu, a teraz znowu zagrożenie pod bramką Meksykanów. Teraz nowy sposób na tego, by uchronić się rzeczywiście od straty gola. Uwaga, akcja Argentyny, ale... A nie, jednak odszedł. Uwaga, okazja Meksyku. Daleko od... Lamela le pega de zurda! Dueje. I luego mete el servicio. Gallardo con el remate de cabeza y luego Henry Martínez. Penal, no? No era penal? Sí. ¿Estás ahí, Conde, o no? Pues... Paredes con la derecha, con efecto hacia afuera. La pelota suelta, lo Chelso. Chelso que se va demasiado desviado. Ha ingresado para jugar a, digamos, pierna cambiada. Con esta pelota parada, arriba. Remate de Nico. A ver qué trae en este recorte por la derecha para el servicio de zurda. Gallardo con la del empate, el arquero. Sensacional lo del Cancerbero. Porque llegó Gallardo. Cuando viene la pelota botando es muy difícil, profe, darle fuerza al remate de... Era Roberto Pereira. Sigue Roberto. Sigue Pereira. Se va a meter al área. California, Erika Garza, la huerquilla. Arranca Gallardo. Sigue Jesús. Le pega al arco. Vigilando solamente con el lance para evitar problemas sobre su palo de la derecha. Paulo Gazzaniga. Claramente. Ahora. Franco Servi. Disparo de pierna izquierda, el arquero con el bote. ¡Bravo el bote! ¡Bravo el arquero! ¡Bravo para la jugada! Profe Bracamontes. Pero fíjate. Leandro Paredes. Lo defienden como cinco. Sigue Simeone, la tira con buena intención.